Witamy Państwa bardzo serdecznie z hali przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach, gdzie Piast podejmuje dziś Pogoń 04 Szczecin. A mecz ten dla Państwa będą dziś komentować Krzysztof Bochenek i Grzegorz Muzia. Przed nami ósma już seria spotkań rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. Kolejka ta rozgrywana jest na raty. Pierwsze dwa mecze odbyły się 11 listopada. Gatta z Duńska Wola pokonała AZS UŁeŚ Katowice 6-1, a Red Dragons Pniewy uległ ekipie z Białegostoku 4-9. Kolejne dwa spotkania kluby przełożyły już na połowę grudnia. W ten sposób w środę, czyli dziś, zostaną rozegrane dwa pojedynki, a w zasadzie zostały, bo w pierwszym rekord Bielsko-Biała podejmował AZS Uniwersytet Gdański. Wynik tego spotkania to 14-4 dla rekordu. A tu w hali przy ulicy Jasnej, jak już powiedziałem, Piast zmierzy się z Pogonią 04 Szczecin. 04 to czołowy zespół futsal ekstraklasy ostatnich kilku lat. Przed tym sezonem w klubie zachodniego Pomorza miały jednak miejsce pewne zawirowania. Odeszło kilku podstawowych zawodników i trener Łukasz Żebrowski. Na dodatek jeszcze zespół nie omijały kontuzje. W konsekwencji portowcy przegrali pierwsze cztery mecze tego sezonu i przez jakiś czas plasowali się nawet na ostatnim miejscu. Zawodnicy ze Szczecina jednak podnieśli się z kolan. Najpierw pokonali mocny w tym sezonie Białystok 3-1, potem sprawili niespodziankę, rozbijając Gattę z Duńska Wola 5-2, a w miniony weekend podopieczni Oktawiana Sołeckiego ograli Solne Miasto Wieliczka 6-3. Trzy zwycięstwa z rzędu przesunęły tę drużynę przynajmniej jak na razie na siódme miejsce w tabeli. Piast natomiast po 7 rozegranych meczach na koncie ma na 13 punktów, co daje naszej drużynie czwarte miejsce w ligowej tabeli. W ostatniej kolejce podopieczni Klaudiusza Hirsza zremisowali 2-2 z AZS UŁeŚ Katowice. Był to już trzeci mecz z rzędu bez porażki dla niebiesko-czerwonych. Dziś też spodziewamy się sporo emocji, prawda Krzysztof? No, rzeczywiście ostatnie mecze pokazują, że bardzo ciężko wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Może minimalnym faworytem Piast Gliwice z aktualną formą Pogoni, z aktualną formą Piasta, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że gramy u siebie, gramy w Gliwicach. Natomiast i jeden zespół, i drugi zespół, tak jak powiedziałeś, od trzech meczów niepokonany, więc i jeden, i drugi zespół na tym momencie sezonu są, no jest w formie, jeden i drugi zespół. A to zapowiada nam naprawdę ciekawe widowisko. Przedstawmy teraz więc składy, w jakich zagrają oba zespoły. Zaczynamy od drużyny gości. Numerem pierwszym w bramce Daniel Szklasz, bramkarz rezerwowy to Łukasz Koszmider. Pierwszą czwórkę będą dziś tworzyć Mateusz Jakubiak, Mateusz Geppert, Artur Jurczak, Daniel Maćkiewicz, a w rezerwie w cudzysłowie Oktawian Solecki, Pedro Fernandez, Łukasz Cymański i Sebastian Chrzczon. Jeżeli chodzi o zespół Piasta Gliwice, to w bramce możemy powiedzieć, że tradycyjnie oglądamy już Michała Widucha. Rezerwowi golkiperzy, bo dziś jest ich dwóch, to Aleksander Waszka i Mateusz Krzechiński. Pierwsza czwórka to Marek Bogański, Przemysław Dewódzki, Marcin Grzywa, Gustavo Coutinho, a kolejni zawodnicy to Krzysztof Piskosz, Sebastian Szadurski, Zbigniew Mirga, Michał Grecz, Lukas Bonifaco, Michał Dubiel, Ariel Mnochy. A więc 14 zawodników ma do dyspozycji dziś Klaudiusz Hirsch, a tylko 10 włącznie z bramkarzami grający trener Pogoni Oktawian Solecki. No, zobaczymy, czy tak skromny skład będzie w stanie ograć niepokonanego jeszcze w tym sezonie tu na hali Piasta Gliwice. No ale trzy zwycięstwa z rzędu nie biorą się z przypadku. Szczególnie na mnie wrażenie zrobiło dość pewne zwycięstwo z wicemistrzem Polski, z Gattą z Duńska Wola. Krzysztof, chyba się zgodzisz, że gdy się wygrywa z wicemistrzem w tak przekonujący sposób, to nie jest to przypadek. Tak, zwłaszcza, że to co zaznaczyłeś na samym początku, Pogoń zanotowała lekki falstart w tym sezonie i tak naprawdę dopiero ten mecz... Gustavo trafia w poprzeczkę, ależ piękna akcja, no i już była okazja ku temu, żeby... Aj, to byłoby naprawdę wymarzony początek, rozpocząć od szybkiego 1-0, zwłaszcza, że tak jak już obaj zaznaczyliśmy, Pogoń no jest też w gazie, tak, i właśnie to przekonujące zwycięstwo z wicemistrzem Polski dało wszystkim do zrozumienia, że Pogoń złapała formę. Natomiast jeszcze chciałbym tylko zauważyć, może nie pierwszy raz w wyjściowej czwórce Marcina Grzywę, bo już Marcin w Katowicach w Katowicach już również wyszedł jakby w pierwszej czwórce. Jeszcze pamiętam, jak
ostatnio wspólnie komentowaliśmy mecz i gdzieś tam rozważaliśmy sytuację czterech zawodników, którzy w poprzednich meczach zawsze zaczynali na głębokiej ławce rezerwowej, bo praktycznie nie wchodzili. I między innymi w tej czwórce był Marcin Grzywa. Proszę, ile czasu minęło od naszej ostatniej rozmowy, od naszego ostatniego spotkania tutaj w Gliwicach i dzisiaj Marcin Grzywa w pierwszej czwórce. Także pewne nasze przypuszczenia sprzed miesiąca już odnalazły miejsce w rzeczywistości, że złapał formę, gdzieś trener zaczyna na niego stawiać i oby mu szło jak najlepiej. No przede wszystkim Marcin Grzywa prezentuje się bardzo dobrze na treningach, z tego tutaj takie informacje do mnie dotarły, tak, i to jest ta ciężka praca i zasługa. Tak, już faul na Marcinie, także robi swoje. Marcin Grzywa dysponuje mocnym uderzeniem, ale w tej chwili jeszcze zostaje na boisku. Nie on będzie egzekwował ten rzut wolny, tylko Gustavo. To jest jeden z dwóch Brazylijczyków, którzy grają w Piaście Gliwice. Zobaczymy, jak gospodarze rozegrają ten stały fragment gry. Przypomnijmy, że mieli już okazję ku temu, żeby zdobyć gola. Właśnie Gustavo trafił. I teraz proszę, ładne rozegranie do Bugańskiego, byłego zawodnika Pogoni Szczecin. Jeszcze niedawnego w zasadzie, bo Marek Bugański w Pogoni grał przez cztery sezony, a więc doskonale zna tą drużynę tych chłopaków, którzy dziś przyjechali do Gliwic, by spróbować ograć Piasta. Właśnie Marek tutaj też w tych wypowiedziach mówił, że nie ukrył, że z sentymentem podejdzie do tego meczu, ale też i bezlitośnie dla swoich byłych kolegów i postanowił, będzie przynajmniej spróbuje wykorzystać wszystkie tutaj atuty, aby Piast wygrał, bo gdzie jak nie, ale u siebie przed własną publicznością, przed kibicami, którzy znowu przyszli tutaj licznie na halę, trzeba zwyciężać. Przewaga Piasta od początku, choć na razie za nami dopiero minuta i 42 sekundy. Widać, przynajmniej ja takie wrażenie odnoszę, że Szczecinianie nastawili się na grę z kontrataku w tych pierwszych minutach. Krzysztof, podzielasz moje zdanie? Powiem szczerze, że zastanawiam się, czy taka była strategia Pogoni, aby nastawić się na grę z kontrataku, czy przypadkiem właśnie Piast nie miał postawionych celów taktycznych, że zwłaszcza po ostatnim meczu w Katowicach, gdzie ten początek meczu z Katowicami, ta pierwsza połowa też troszeczkę właśnie przespana, co skutkowało utratą punktów w Katowicach. Może nie tyle niespodzianką, co jednak Piast gdzieś tam ze swoimi aspiracjami takie mecze jak mecze z Katowicami nawet na wyjeździe powinien wygrywać. Tutaj troszeczkę zabrakło właśnie determinacji od samego początku. Widzę, że zupełnie inaczej w meczu z Pogonią wyszedł Piast Gliwice z innym nastawieniem, właśnie z tą determinacją. Od razu chcą udowodnić, że ten mecz w Katowicach to był wypadek przy pracy i od samego początku próbują podkreślić, kto tutaj będzie walczył o trzy punkty. No dodajemy, że w Katowicach dzień kołania miał Tomasz Szczurek, były zawodnik Piasta Gliwice, który w poprzednim sezonie właśnie tu jeszcze mieliśmy okazję go oglądać na Jasnej. No, uderzył takie dwie bomby z rzutów wolnych, po których Michał Widuch musiał skapitulować. To tak nieco ustawiło to spotkanie, bo właśnie dzięki tym bramkom AZS prowadził 2-0, no ale też i była okazja w ostatnich sekundach. Przemysław Dewódzki wykonywał przedłużony rzut karny, uderzył dobrze, bo obok bramkarza trafił w słupek, zabrakło 2-3 centymetrów, aby Piast wywiózł z Katowic komplet punktów, ale rzeczywiście zarówno trener Klaudiusz Hirsch, jak i zawodnicy podkreślali, że to nie było najlepsze spotkanie w wykonaniu, no ale słabszy dzień się kiedyś może zdarzyć. Ten punkt też trzeba uszanować, bo wyszliśmy z wyniku 0-2 dla Katowic, więc i tak udało się nadrobić straty. Natomiast odnosząc się do Tomasza Szczurka i jest troszeczkę analogiczna sytuacja. Powiedziałeś to odnośnie Bugańskiego, który grał w Pogoni Szczecin. Zawsze mecz, dla każdego zawodnika mecz ze swoją poprzednią drużyną, mecz ze swoim poprzednim zespołem, ze starymi kolegami, to jest zawsze mecz o jakimś tam dodatkowym smaczku. Tak, o dodatkowym smaczku i tak jak Tomek Szczurek miał coś do udowodnienia tutaj zespołowi z Gliwic i strzelił te dwie bramki, tak mam nadzieję, że Marek Bugański również podobnie jak Tomek będzie chciał
w ten sposób udowodnić swoim kolegom ze Szczecina, w jakiej jest aktualnie dyspozycji. A przed chwilą oglądaliśmy właśnie bardzo dobre zachowanie Marcina Grzywy, który już przed polem karnym rywala próbował przyjąć piłki, był naprawdę bliski tego przejęcia i wtedy byłby w sytuacji sam na sam, a konsekwencją jego akcji jest to, że Piast będzie zaczynał teraz grę z autu i cały czas przy futsalówce właśnie są Gliwiczanie. Już oglądamy tą umownie drugą czwórkę na parkiecie w tej chwili, młodsza ta czwórka zdecydowanie od tej pierwszej. Tutaj 20-parolatkowi i drugi też z Brazylijczyków, Bonifacio, w tej chwili z numerem 92 go oglądamy. Pogoń ma w sumie 8 zawodników do gry, a z tego co jeszcze przed meczem się dowiedziałem, tylko 7, bo Łukasz Cymański, choć jest z nowości rezerwowych, to nie przebrał się w strój, został w dresie, uczestniczył tylko w rozgrzewce, ale raczej go chyba nie zobaczymy. Cymański leczył długo, 2 miesiące leczył kontuzję, wrócił na ostatni mecz z Gdańskiem, z Wieliczką, przepraszam, strzelił nawet 2 bramki, był bardzo zadowolony, no ale jak widać te kłopoty Pogoń nie omijają ciągle. Jest to drużyna, która musi się tutaj pozbierać po tym poprzednim sezonie, niezłym sezonie dla Portowców, bo zajęli 5. miejsce, wcześniej byli wicemistrzami Polski, a więc jest to już pewnego rodzaju uznana drużyna. No teraz próba długiego rozegrania ataku pozycyjnego, jak widać zakończyła się stratą piłki, ale nie ma kontrataku. Z numerem 9 w zespole Pogoni Mateusz Jakubiak, to kapitan, też doświadczony zawodnik, strzelec w tym sezonie już 5 bramek. No i na razie tutaj teraz właśnie 0-4 próbuje szybciej rozegrać piłkę, wykorzystać swoje. A tutaj są to chłopaki na pewno, które piłkę potrafią grać, prawda? Z tego co już tu mamy okazję oglądać. Niewątpliwie. Zresztą umówmy się, w ekstraklasie futsal w Polsce na tyle się już rozwinął, że moim zdaniem w ekstraklasie już nie ma przypadkowych drużyn, nie ma przypadkowych zawodników. A i miałem nadzieję, że coś z tego będzie. Tak naprawdę każdy zawodnik tutaj na parkiecie ma co najmniej bardzo dobrą technikę, o ile nie rewelacyjną i nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z zawodników z Pogoni, który dzisiaj przyjechał, w jakikolwiek sposób odstawał od standardów ekstraklasy futsalu. Zwróćmy, jeżeli chodzi o zespół Pogoni, za zawodnika z numerem 3, to jest Portugalczyk Pedro Fernandes Amorim, także też pewnie dysponuje dobrą techniką, skoro go tu ściągnięto do Polski, podobnie jak i Brazylijczycy występujący w barwach Piasta Gliwice. Teraz mamy rzut wolny dla Pogoni, chwila jakby tutaj oddechu, jeżeli chodzi o linię defensywną, jeżeli tak możemy określić w przypadku zespołu gości, bo przejęli od gdzieś tak minuty piłkę, 2 minut i próbują tutaj stworzyć zagrożenie i stworzyli nawet zagrożenie, bo już Widuch dwukrotnie musiał interweniować po strzałach zawodników Pogoni, raz wychodził przed pole karne, a drugi raz bronił dość groźny strzał. Michał Widuch po tym meczu z Katowicami także bił się w pierś, że przepuścił te rzuty wolne. No, trudno mi oceniać, czy były to strzały do obrony, czy nie, bo ta piłka jest tak szybka na tym parkiecie czasem, że relacja, nie wszystko bramkarz jest w stanie obronić. Zresztą tyle bramek pada, prawda? Rekord Bielsko-Biała dziś znów strzelił 14, no to rekord bije wszelkie rekordy w tym sezonie. Czy ktoś ich zatrzyma? No, może Piast. Bardzo jestem ciekawy tych końcowych statystyk rekordu. No, zanosi się, tak patrząc na razie statystycznie, zanosi się na może jakiś rekordzik od rekordu. Na jakiś rekordzik od lat, jeżeli chodzi o strzelone gole. Natomiast oczywiście ciężko przewidywać, natomiast pamiętam w zeszłym sezonie również na tym etapie sezonu gdzieś o rekordzie już ogłoszono rekord Bielsko-Biała mistrzem Polski po tak naprawdę bezdyskusyjnych zwycięstwach z początku sezonu, a pamiętamy, że gdzieś ta druga część sezonu i końcówka spowodowały, że Gatta do samego końca gdzieś tam zaczęła mieć szansę na Mistrzostwo Polski. Oczywiście cały czas rekord był liderem tabeli, ale dla przykładu choćby wyjazd Piasta Gliwice do Bielska Białej zakończony remisem też już pokazywał, że ten rekord jest do zranienia, można go gdzieś tam pokonać i tak naprawdę ten mecz rekordu z Gattą z Duńska Wola w tej rundzie
finałowej, tak, był, powiedzmy, że jeszcze gdzieś tam Gatta mogła nawiązać walkę o Mistrzostwo Polski, mimo że po pierwszej rundzie wydawało się, że pozycja rekordu jest absolutnie niezagrożona i reszta ekip będzie się biła tylko i wyłącznie o strefę medalową. Dlatego nie chciałbym przesądzać na dzień dzisiejszy. Możliwe, że rekord wyciągnął jakieś wnioski z zeszłego sezonu. Możliwe, że jest to po prostu nie do uniknięcia, aby gdzieś w pewnym momencie złapać zadyszkę. Bardzo jestem ciekawy. Oczywiście obserwuję drużynę rekordu. Życzę im też jak najlepiej. I jestem ciekawy, jak to będzie dalej. No, ale nie wiem, czy wiesz, ale w tej chwili rekord ma więcej straconych bramek niż Piast Gliwice, bo dzisiaj dali sobie Bielszczanie wbić 4 gole, mają już 15 straconych, a Piast do tej pory tylko 12 razy. 12 goli przepuścił bramkarze, więc... Na taką statystykę nie zwróciłem uwagi, to prawda. Możemy powiedzieć, że na ten moment Piast ma najlepszą defensywę tutaj w futsal Ekstraklasie, a przynajmniej pod tym względem. Nie strzelamy za to tak dużo, tak jak rekord goli, bo 20 jest na koncie, ale tu przecież liczy się, kto więcej strzeli bramek, a nie kto ma ich najwięcej czy najmniej straconych. Więcej oczywiście w danym meczu. Oczywiście. No na razie mamy tutaj, myślę, że wyrównało nam się troszeczkę to spotkanie. I Piast miał okazję na początku i Szczecinianie mieli swoje szanse. No, Piast miał lepszą, bo przypomnijmy ten strzał Gustavo już z pierwszej minuty. Piłka zatrzymała się na poprzeczce, ale teraz już Szczecinianie wyciągnęli, widać, wnioski, bo tak nie dopuszczają właśnie drużyny z jasnej, niebiesko-czerwonych strojach grających go dziś Piasta do tego, aby mieli okazję. Nawet bym powiedział, zaczynają tutaj dominować i właśnie ten Portugalczyk Fernandez przy piłce był przez chwilę. No i strzał. Michał Widuch musi patrzeć, komu ma zagrać piłkę. Już mamy kolejne zmiany w zespole z Gliwic. Przemysław Dowódzki pojawił się na parkiecie. Jeszcze to niepełna czwórka. Także na razie tutaj szuka rozwiązań innych, takich zaskoczeń chyba Klaudiusz Hirszna, ale to jest trener taktyk znany. A teraz błąd Brazylijczyka i strzał niestrzelny na szczęście. A zgubił piłkę Bonifaca, ale mówmy po imieniu, może tak łatwiej będzie ich Lukas, że będzie łatwiej w ten sposób ich odróżniać. Lukas to ten ciemniejszej karnacji, a Gustavo z numerem 14, który jeszcze już się zameldował na boisku. Tak, jest. Jest. I uwaga! I właśnie Gustavo próbował taki z krótkiej piłki uderzyć, ale tam dobra interwencja obrońców Pogoni 0-4 Szczecin. Rozłożona ta kolejka na raty i to, jak już mówiłem na początku, sporo tutaj, aż to chciał Gustavo zagrać do Dewódzkiego i proszę, mało bliski był popularny pompon przejęcia piłki. Znowu Brazylijczyk, było dobra postawa od początku jego, ach. Dewódzki w brazylijskim stylu, piętno zagrywał, ale tu trzeba interweniować. Bardzo dobre wyjście Michała Widucha, który daleko, daleko wybiegł przed swoje pole karne i sytuację wyjaśnił. To zawsze jest groźna. Zmaga nam się doping tu na hali przy ulicy Jasnej. Ależ to była akcja. No, Pogoń pokazuje, tak, że pazur. Pokazują, że... Bardzo groźny strzał. Blisko słupka tego dalszego. Nie wiem, czy Michał miałby szansę obronić ten strzał, gdyby gdzieś tam zmieścił futbolówkę zawodnik Pogoni. Ale mecz może się podobać kibicom zgromadzonym licznie. To też trzeba podkreślić, że jest środa, godzina 20. Powiem szczerze, troszeczkę obawiałem się o frekwencję podczas dzisiejszego meczu. Co prawda rywal to jest uznana marka, tak jak powiedziałeś. Niedawny wicemistrz Polski, w zeszłym sezonie również, dość wysoka pozycja. No ponadto trzeba powiedzieć, że marka Pogoń Szczecin też jest gdzieś tam w piłkarskim świecie kojarzona. Mimo wszystko, jak na tak późną godzinę i środek tygodnia, troszkę obawiałem się o frekwencję, ale już teraz widzę, że moje obawy były absolutnie bezzasadne. Po pierwsze, dużo kibiców, którzy przyszli oglądać futsal, a po drugie, chciałem zobaczyć, co z tego wyjdzie, a po drugie, po raz kolejny doping kibiców zorganizowany. To też bardzo mnie cieszy, że już w futsalu zaczyna rodzić się tradycja tego dopingu, kultury dopingowania i oby tak dalej. Tak, tu większy w tej chwili mamy problem z parkingiem przed halą niż z
frekwencją. Jeszcze w budowie jest parking, dlatego część kibiców może się tutaj troszeczkę spóźniła. Nie było od pierwszej sekundy, no ale nie stracili na razie nic. Piast nie strzelił gola, Pogoń też nie trafiła, więc kibice tutaj teraz bardzo znowu kolejna ładna. Dewucki wyrasta, on już w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem i takim liderem zespołu, a teraz jest już niekwestionowanym, zarówno jeśli chodzi o grę, o liczbę minut na boisku, a także o strzały i o asysty. Dewucki ma 5 goli na koncie, 4 asysty, to daje mu na razie pierwsze miejsce takiej klasyfikacji kanadyjskiej. Goni go Gustavo, tych dwóch zawodników, więc tutaj zdobywa najwięcej goli. No to też jest warte podkreślenia, że Piast, który ma na koncie 20 bramek w tym sezonie, i jeżeli Przemek strzelił 5 bramek, 4 asysty, połowa, to tak naprawdę połowa zdobytych goli przez Piasta w tym sezonie gdzieś tam była z udziałem Przemka i to, co powiedziałeś, w tym momencie czyni go to liderem i zapracował sobie na tę pozycję właśnie tymi golami, asystami, ale również postawą na boisku, ponieważ wystarczy na niego zerknąć i przy każdej akcji gdzieś tam stara się pomóc kolegom, gdzieś tam podpowiada, żyje tą grą, tak, widać, że bardzo mu zależy na tym wszystkim, co tutaj się dzieje na parkiecie. Cały czas jest chętny do tego, aby uczestniczyć w akcji. Wydaje mi się również, że powołania do kadry spowodowały gdzieś tam większość pewną... Chyba nie było faulu, rozgrywali z tą piłkę naprawdę na małej przestrzeni. Uwaga, kontratak, świetne zachowanie. Teraz Widucha, który wyszedł nawet przed linię 6 metrów i tuż za tą linią nogami w zasadzie obronił ten strzał. Dobrze, że zawodnik Pogoni tak lekko uderzył, ale też i świetne wyjście, świetne wyczucie sytuacji. No tak, mówiłeś, że Przemek jest powoływany do kadry, no i podobnie, tutaj się zgadzam. Jak Michał, o którym też teraz wspomniałeś, więc no powiedzmy sobie to otwarcie, że każdy zawodnik gdzieś tam, który ma okazję zagrać z orzełkiem na piersi, no musi być podbudowany gdzieś tam, widzi, że te wszystkie treningi mają jakiś sens gdzieś tam. To powoduje dużą pewność siebie i to widać po interwencjach Michała dzisiaj i to widać po postawie Przemka, że chłopaki są pewni swoich umiejętności i to tylko i wyłącznie się dobrze przekłada na zespół. No, też genialne podanie, próba dogrania do Jakubiaka, nie przejął piłki, wyczuł to wszystko Widuch, ale trzeba powiedzieć, że to było takie bardzo zaskakujące. Michał Grecz numerem 20, 98 to Sebastian Szadurski. On czeka na swojego gola. Aż teraz ładną akcję zrobił Szadurski. Próbował zagrać do Gustavo, ale ta piłka nie dotarła do Brazylijczyka, który pozostaje jeszcze ciągle na boisku. Widać, że te zmiany, które dziś trener Piasta Klaudiusz Hirsch robi, nie są takie czwórkowe, pełna czwórka. Tutaj troszeczkę jest kombinowania. No musi szukać rozwiązań, żeby ten atas znowu. Bardzo dobre podanie, obrót Jakubiaka. Strzał, no było to naprawdę ładna akcja, ale też i świetna interwencja Widucha, bardzo dobrze ustawionego między słupkami. Powiem, że nazwijmy to, że dzisiejsza druga czwórka, czyli Sebastian, Michał, tak, Krzysiu oraz Lukas. Nie wiem, czy nie widzę po raz pierwszy w tym sezonie takiej właśnie czwórki z udziałem tych chłopaków. Przede wszystkim z tego, co zauważyłem, a w zasadzie nie zauważyłem, to Zbigniew Mirga, tak? Tak. Tu jest taka zmiana, bo w momencie, kiedy Marcin Grzywa skoczył do tej umownie nazywanej pierwszej czwórki, a był tam Grecz, więc Michał Grecz nie był, ale... Przesunięty gdzieś tam do tej drugiej formacji i... No właśnie, ale w dzisiejszym meczu, bo w poprzednim meczu Michał Grecz był na ławie, a Zbigniew Mirga grał. Tak, dlatego tak... No ale nie wiemy, być może jakiś uraz, kontuzja lub... coś w tylu. I mamy teraz groźną sytuację, tak, błąd zagrania podwójnego do bramkarza. Michał był wysunięty na 10 metrze, czyli dokładnie tam, gdzie jest linia przedłużonego rzutu karnego i stamtąd też będą właśnie zawodnicy Pogoni wykonywać ten stały fragment gry i o czas poprosił
trener Pogoni, który tak, chce jest, jest to znaleźć, tak. sytuacja, jest to bardzo też dobra okazja do zdobycia bramki, więc decyzja trenera jak najbardziej zrozumiała, jeżeli chodzi o trenera Pogoni Szczecin. No, jestem ciekawy, skoro wziął czas, to możliwe, że nie będzie bezpośredniego uderzenia, chociaż, no, zobaczymy, jestem bardzo ciekawy tego rozegrania. No też trener Klaudiusz Hirsch tutaj dość mocno tłumaczy swoim zawodnikom, co robią nie tak. Jaki błąd popełnili przy tej akcji, nie tylko. Trzeba powiedzieć, że w tych ostatnich minutach to jednak Pogoń była częściej przy piłce, a za nami już aż 13 minut tego, 13 minut i 26 sekund spotkania pierwszej połowy, a więc sporo, bramek nie oglądamy. Nawet można powiedzieć, że pewna przewaga Pogoni, no zobaczymy, co tutaj trener wymyśli. I trener Pogoni, a jest nim Oktawian Solecki, grający zresztą trener, z tym, że go nie ma teraz na boisku. No i widzimy tutaj ustawienie, Mur, Piasta, Michał Widuch, no on w tych rzutów wolnych nie za bardzo chyba lubi. Jak wspominaliśmy już w meczu z ACDS Katowice właśnie, dwa strzały po Ale też trzeba oddać Tomkowi Szczurkowi, że potrafi uderzyć. Że potrafi uderzyć, tak. Uwaga, mamy sytuację i mamy rozegranie. No, właśnie to. Jak się spodziewałem i po to chyba wziął trener czas, żeby jakieś rozegranie tutaj zastosować. Natomiast to, co powiedziałeś, nie wiem, czy bezpośredni strzał z takiej odległości jeszcze na środku boiska, czy nie byłby to też dobre rozwiązanie. Ale tą akcję przerwał Krzysztof Piskorz. Widzimy. I też kto wie, czy właśnie trener Klaudiusz tutaj nie przewidział jednego z tych wariantów i gdzieś tam nie poinstruował swoich zawodników, co mają zrobić przy tym rzucie wolnym. No, chyba no, teraz Piast troszeczkę zastosował pressing. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, że zauważyłeś, że właśnie Łukasz Cymański nie ma go dzisiaj tutaj pod grą. Ja jestem w tym momencie ciekawy, jeżeli Pogoń no nie zmienia się tak jak klasycznie w futsalu czwórkami, to jak to się odbije na kondycji zawodników, zwłaszcza, że zawodnicy Piasta dzisiaj, trzeba powiedzieć, że bardzo ruchliwi, dość często stosują wysoki pressing, dość długo operują piłką, przez co zawodnicy Pogoni gdzieś tam za tą piłką biegają. Bardzo jestem ciekawy przygotowania fizycznego zawodników Pogoni, zwłaszcza, że zawsze któryś z tych zawodników gra, tak. Gra bo jest siedmiu do gry, ale w zasadzie nawet nie wiem, bo ja nie widziałem jeszcze na parkiecie, chyba że coś przeoczyłem, właśnie grającego trenera, czyli Oktawiana Saleckiego, nie rzucił mi się w oczy numer 8. Czy grał? No czy grał, tak. Ja grał, był już, tak. Przed, tak. No to więc on się tutaj na chwilę pojawił. No oczywiście jak nie ma trenera, to i Łukasz Cymański może się tu wspomóc szkoleniowca takimiś uwagami. No Lukas, liczymy na jego technikę. Teraz przedziera się na, ale blokowany tam dość skutecznie przez Portugalczyka Fernandeza. No, chłopaki mogliby porozmawiać. No na pewno, jeżeli chodzi o język, to się dogadają. Język portugalski. No drugi taki błąd jest wywołany przez nas. Zbysiu, Mirga. Jest, jednak chodzi. To jest... Nie jest więc kontuzjowany, nie ma urazu. Trener po prostu zdecydował takie rozwiązanie. A mogą zawodnicy Piasta rzeczywiście dziś Portowców zabiegać. No nieprzygotowany to był jednak strzał przez młodego Szadurskiego, bo miał przed sobą zawodnika. Stąd skończyło się blokadą. Dobrze, że nie kontratakiem. Lukas, ach, sprytnie tam chciał posłać piłkę właśnie do Szadurskiego. Nie udało mu się, ale też i dobre zatrzymanie, dobry powrót. Teraz Piast konstruuje od półtorej minuty akcję na atak pozycyjny. Zobaczymy, co Gliwiczanie wymyślą. Na tą jeszcze wciąż skuteczną Pogoń, jeśli chodzi o grę defensywną. Numer 17 to Mateusz Geppert. Próba uderzenia zablokowana przez Zbigniewa właśnie Mirgę. Aż tutaj mamy przerwę w grę.
przewinienie. Czyż był odłożony fał? Chyba tak. Na stronę Piasta Gliwice. Pies ma dwa faule, ale to jest bezpieczna liczba rzutów wolnych. Więc tutaj. Niecałe 5 minut do końca pierwszej połowy, więc myślę, że... Przedłużonych rzutów karnych. Zobaczymy, choć futsal ma to takie swoje prawa, że tutaj 3 minuty nerwowo. Ktoś się zagotuje, niepotrzebny faul na połowie przeciwnika. Zdarzają się takie sytuacje, natomiast obstawiam, że... No i Grecz teraz zmuszony tutaj do walki. No jest faulowany zdecydowanie. To jest, faul, nie wiem, czy nie kartka, bo to było takie celowe zatrzymywanie. Tak, myślę, że będzie żółta kartka dla... Albo ostrzeżenie jeszcze. Ostrzeżenie. No, Grecz się po prostu mu urwał i szedł do przodu i wychodził w sytuację taką, można by powiedzieć, bramkową, gdyby się rozpędził troszeczkę więcej. A więc był to przewinienie, zdecydowanie faul taktyczny. Często karany żółtymi kartkami w futsalu. Ale sędzia ostrzegł zawodnika. Myślę, że kolejne takie zagranie już. Bardzo ładne zagranie Grzywy i gol! Nie! Ale jeszcze będzie dobitka! Ależ teraz była okazja dla Piasta. Trzeba powiedzieć, że Daniel Szklasz, kapitalna interwencja, gdzieś na instynkcie. Piłka była mocno uderzona, blisko słupka. Gdyby nie intuicyjne tutaj rzucenie się przez bramkarza, myślę, że Przemek Dewódzki dopisałby szóstego gola albo dziesiątą bramkę z jego udziałem bezpośrednim, także... No ale już to była taka akcja, które byśmy chcieli tutaj częściej dziś oglądać. Bardzo fajnie byłoby zejść rzeczywiście po pierwszej połowie z przewagą w bramkach, ale... Ale spokojnie jeszcze... No Piast chyba już nas przyzwyczaił do tego, że w pierwszych odsłonach bramek zazwyczaj nie tak, strzela. Tak, chyba to... nawet gdzieś mi się... Gdzieś zobaczyłem statystyki, możliwe, że na portalu Futsal Ekstraklasa zostały gdzieś tam zrobione statystyki odnośnie jak drużyny ekstraklasowe rozpoczynają mecze tak, jak gdzieś kończą i Piast był właśnie dość nisko w klasyfikacji tych drużyn strzelających na początku, ale trzeba przyznać, że był bardzo wysoko. Nawet nie wiem, czy nie na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ostatnie 10 minut. Na pewno pierwsza trójka, a nawet nie wiem, czy nie na pierwszym miejscu. Bo jak klasyk mówił, prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, nie jak zaczynają, tylko jak kończą. A tacy są futsaliści Piasta Gliwice, przynajmniej tutaj do tej pory w hali przy ulicy Jasnej 31 w Gliwicach. Na tym swoim parkiecie czują się doskonale. Gustavo wychodzą teraz atakiem, ładne zagranie, jeszcze tutaj. Bardzo ciekawy pomysł. Pomysł dobry. Zabrakło, no albo może inaczej, nie zabrakło, tylko zawodnik pogoni był tam, gdzie powinien, tak, i zdążył się wmieszać. Wszyscy się zachowali tak, jak powinni, łącznie z defensywą pogoni. Tak, nie możemy oczekiwać od drużyny przeciwnej, że będą wystawiać piłki Piastowi. Piast musi sobie zasłużyć po prostu, Gliwiczanie muszą sobie zasłużyć na to, żeby strzelić gola. Ależ teraz piękny zwód Dewódzkiego I proszę, zawodnik Portowców zmuszony do tego, żeby wybić dość piłkę. Tak, teraz przerzut na drugą stronę, do Grzywy. Michał się włączy do gry, podpowiada tam. Dewódzki, no ta piłka nie dotarła do adresata. Właśnie mamy grającego trenera. Oktawian Colecki, ale stracił piłkę. Gustavo Piast próbuje zrobić przewagę. Bogański do Grzywy. Strzał z lewej nogi. Bardzo dobrze Marcin próbuje. I jeszcze przejął piłkę, proszę. Leński walczy mocno. Grzywa, Dewódzki i Jakubiak sam na sam. Świetnie, Widu, świetnie. No, kapitalna interwencja. Jeszcze będzie odłożony faul. I nie ma co się dziwić sędziemu. Rzeczywiście gdzieś tam był przetrącony zawodnik pogoni. Mimo, że się przedarł, ale gdzieś tam był zahaczany. Słuszna decyzja sędziego. Niespełna 2 minuty do końca meczu. Wynik 0-0. No właśnie. Wynik 0-0. Wciąż nie ma gola, ale... Trzeba być tutaj cierpliwym. Trzeba też szanować to, że Piast tej bramki nie stracił, bo przecież Pogoń nie broni się, tylko tutaj atakowała i to...
Powiem, że tak z mojego punktu widzenia oba zespoły wyszły z bardzo podobnym nastawieniem, tak? Czyli gdzieś tam zabezpieczają swoje tyły, nie otwierają się w 100%, ale oba zespoły próbują zagrozić rywalowi. Tak jak powiedziałem, wyrównany mecz, tego się spodziewałem, że to będzie, że ciężko będzie wskazać faworyta, jednak wciąż. Bardzo właśnie, ładnie, tak jak teraz, wciąż jakbym gdzieś tam miał odrobinę kogoś faworyzować, to Piasta Gliwice przede wszystkim dzięki temu dopingowi, który właśnie słyszymy, dzięki atutowi własnego boiska i tutaj się upatruje, i tutaj się dopatruje po prostu tej drobnej przewagi Piasta Gliwice. Przerwa, tym razem na żądanie trenera Piasta Gliwice, Klaudiusza Hirsza. No, chcę rozrysować ten stały fragment ryżu drożny, bo być może jedna z ostatnich okazji, aby w tej połowie strzelić gola, choć minuta i 45 sekund to jeszcze naprawdę dużo czasu. Aby jeszcze zmienić wynik tego spotkania i do szatni zejść z jedną bramką, ale też ważne jest, jak cały czas podkreślasz, żeby tego gola nie stracić, bo nie sztuką jest się odkryć, pójść na hura, zaatakować i nadzieć się na kontrę. Tak, jeżeli będziemy konsekwentni w tym, że w końcówkach meczu będziemy strzelać gole, to może ten wynik 0-0 jest tak naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Jak spojrzymy na co po niektóre rozpoczęcia przez Piasta Gliwice z nadzieją taką, że w drugiej połowie zaczniemy robić to, co uwielbiamy robić na koniec meczu, czyli strzelać jak najwięcej bramek rywalowi. Mamy rzut rożny dla Piasta Gliwice. Zobaczymy. No, tutaj jest trochę rozbiegania, jest, ale też czas biegnie. Dewucki, piękny strzał, kapitalne uderzenie w okienko, ale też i pofrunął Dawid Sklarz. Naprawdę takie sytuacje to no, do nikogo po raz kolejny nie możemy mieć żadnych zastrzeżeń. Świetne rozegranie z rzutu rożnego, świetne uderzenie Przemka, kapitalna parada bramkarza. Teraz uwaga, znowu interwencja Widucha, bardzo dobre wyjście bramkarza Piasta i spokojne. I to jest to, co Grzesiu powiedziałeś, w futsalu to jest tak naprawdę akcja za akcję i ta minuta do końca to jeszcze może spowodować kilka groźnych sytuacji zarówno dla jednej, jak i drugiej drużyny. Artur Jurczak próbował uderzać, ale nic z tego nie wyszło. Znaczy próbował dojść do piłki, można tak powiedzieć. Jurczak to drugi w zasadzie wspólnie z Jakubiakiem najskuteczniejszy strzelec Pogoni. Mają po 5 trafień już na koncie w tym sezonie. Ci zawodnicy, ta dwójka. I aut, jak przed chwileczką Piast straszył Portowców, to teraz, no i właśnie Jurczak. To teraz Pogoń tym uderzeniem Piasta pokazał, skąd te bramki się biorą na jego koncie. Bardzo dobre uderzenie. Strzał naprawdę niewiele obok okienka i myślę, że gdyby gdzieś tam był lepiej wcelowany, to duże problemy miałby Michał z wybronieniem tego uderzenia. Szadurski, Dewódzki sam na sam, wygrywa pojedynek, bardzo ładne zagranie, no i to był faulowany Szadurski, odpychany, no ale sędzia. Jest jeszcze Gustavo, strzał blokowany, no teraz Widuch jeszcze będzie próbował. Wydawało się, że tam ręce zapracowały defensora Pogoni. No dość mocno. Natomiast interpretacja sędziego była troszkę inna niż moja z pierwszego punktu widzenia, ale gramy dalej. Futsal zresztą zrobił się troszeczkę bardziej taką grą twardą. Kiedyś, pamiętam jeszcze, futsal był typowo techniczny, ten kontakt zawodników był znikomy. Gdzieś tam sędziowie coraz bardziej pozwalają na gdzieś i na przecięcie podania wślizgiem i troszeczkę ta gra się w futsalu z roku na rok coraz bardziej zaostrza. Oczywiście wszystko gdzieś tam w myśl przepisów. Nie mówię tutaj o jakichś złośliwych faulach, tylko... No, ale przejęcie teraz bardzo dobre Dewódzkiego. Jest szansa na to, żeby wyjść jeszcze z kontratakiem. Dewódzki! Zrobił wszystko perfekcyjnie. No, nie ma faulu. Sędzia po raz kolejny puszcza grę. A nawet nie wiem, czy nie będzie teraz dwóch fauli dla Piasta, bo sędzia jeden odłożył z przywilejem, drugi teraz tutaj. Także może być zaraz... Gorąco, no ale wcześniej był, wydaje mi się, że był faulowany jednak zawodnik Piasta i stąd ta nerwowość, tak jak żeśmy mówili, no zagotowali się zawodnicy, bo... To tak spojrzałem na sędziego i nie wiem właśnie, czy sędzia nie uznał, że to Przemek faulował wcześniej, tak? Zawodnika z numerem 9, tak, czyli Mateusza Jakubiaka, bo gdzieś tam... No tak jest, dokładnie. Powiedziałem,
No, zostały niespełna 4 sekundy do końca, więc... I żółta kartka dla... Chyba... No to ciekawe, bo żółtą kartkę otrzymał zawodnik Pogoni Szczecin. Tak, bo gdzieś tam Daniel Maćkiewicz chyba. Zagotowali chłopaki z Pogoni. Po tym, że byli oczywiście faulowani, sędzia odgwizdał przewinienia, więc wszystko w porządku. Gdzieś złość poniosła naszych rywali. Nie do końca im się spodobało chyba te faule i możliwe, że za zbyt nerwową reakcję gdzieś ta żółta kartka została pokazana. Natomiast jeszcze wyjaśnimy te żółte kartki, bo tutaj speaker mówi coś o Szadurskim, więc zobaczymy w przerwie, to wyjaśnimy i powiemy Państwu dokładnie, kto te kartki otrzymał. Próba strzału i jest niebezpiecznie. Jak on tego nie trafił? No to teraz Pias wrócił z dalekiej podróży, a to był grający trener Pogoni z numerem 8. Oktawian Sałecki spudłował w ostatniej sekundzie dosłownie i stąd mamy wynik 0-0 po pierwszych 20 minutach. Z niecierpliwością będziemy czekali na kolejną, drugą odsłonę tego spotkania. Dobry to mecz, myślę, w tej pierwszej połowie. Niezły, dużo wszystko dużo było, techniki. Wszystko było. Były dobre akcje, były dobre strzały, były świetne parady bramkarzy. Brakuje tylko i wyłącznie bramek, natomiast za wyjątkiem braku tych bramek nie możemy na nic narzekać. Więc na razie Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy za około 10-12 minut na drugą połowę. Dziękuję bardzo.
Witamy Państwa ponownie z hali przy ulicy Jasnej 31. Rozpoczęła się właśnie druga połowa pojedynku, w którym Piast Gliwice podejmuje Pogoń 04 Szczecin. W zasadzie rozgrywamy dziś, można powiedzieć, siódmą kolejkę spotkań, bo miała się ona odbyć 11 listopada, ale ze względu na mecze reprezentacji te spotkania zostały, ależ teraz kapitalne uderzenie Grzywy. I Dewódzki! Gol! 1-0 dla Piasta Gliwice! Proszę, proszę, zaczęło się od Grzywy, który strzelił. Te uderzenie jego zostało obronione, ale do piłki dopadł Przemysław Dewódzki w 36 sekundzie drugiej połowy. Już popularny pompon otwiera wynik tego spotkania i jest radość tutaj na sektorach zajmowanych dziś tylko przez i wyłącznie przez sympatyków Piasta Gliwice. No i teraz speaker zachęca do tego, aby jeszcze jedna bramka padła w tym spotkaniu. Ja myślę, że padną. Teraz jak się otworzył wynik tego meczu, to już Pogoń nie ma nic do stracenia oprócz kolejnych bramek, a będzie na pewno chciała strzelić. No a Piast będzie dążył do tego, aby ten wynik jednak ustalić wyższy, bo 1-0 to w futsalu żadna przecież różnica. Pewnie się ze mną zgodzisz. Oczywiście, że tak. No. Z tym, że nie ma nic do stracenia oprócz kolejnych bramek. No właśnie te kolejne bramki są zawsze jeszcze do stracenia, bo póki jest 1-0, to myślę, że jeszcze może Pogoń nie będzie jakoś drastycznie reagowała na zmianę wyniku. To jest dopiero początek drugiej połowy. Raczej spodziewam się tej samej gry ze strony Pogoni, co do tej pory. Natomiast jeżeli ten wynik nie będzie się zmieniał, to w najbliższym czasie, to na pewno Pogoń będzie podejmowała coraz większe ryzyko, bo też nie przyjechali całej Polski po to, żeby wracać z zerowym dorobkiem punktowym, a tym bardziej bramkowym. No niewątpliwie tak, no jeśli się jedzie 500 km i ma się jeszcze świadomości powrót tak daleki, to trzeba sobie zapewnić w środku tygodnia, jak właśnie najbardziej przyjemne chwile w tej drodze powrotnej. Ale chcieć, a móc to są dwie różne kwestie. Oj, teraz Dewódzki faulowany, depnięty w zasadzie chyba tak korkami stąd. Był tam przypadek, ale... Ale jest rzut wolny, jest okazja dla Piasta Gliwice. Korzystając z chwili przerwy, wracamy do sytuacji kartkowej dla statystyków z pierwszej połowy. Wtedy, tak jak zauważyliśmy tutaj dobrze, w zespole gości Daniel Maćkiewicz został ukarany żółtą kartką, a w zespole Piasta Sebastian Szadurski zobaczył żółty kartonik. To było za te przepychanki. Ale rzut wolny dla Piasta, no i kto? Marcin Grzywa, tak, on ma uderzenie naprawdę mocne. Zwłaszcza z tej pozycji lewą nogą. Powiem, że potrafi przymierzyć w samo okno. Ale może też podawać do Dewódzkiego, nie wiemy co zrobi. Nie, będzie uderzał, jestem przekonany. Chyba, że Przemek siłą perswazji tutaj gdzieś. Ale chciałbym, żeby spróbował, bo naprawdę ma z czego uderzyć i bardzo często tak, ten strzał... Tak, będzie uderzenie zablokowane, dobrze ustawiony. Bardzo groźny. Ale to szybki powrót. Będzie aut dla Piasta. No, było to uderzenie mocne, dobre, ale też i nie było tam na tyle centymetrów wolnych, żeby ta piłka, futsalówka, jak to niektórzy mówią, mogła przedrzeć się przez ten szczelny mur. Dewódzki tracił piłkę. Ale Grzywa, przejęcie teraz. No i próba strzału blokowany przez Jakubiaka. Bardzo dobrze, że próbują zawodnicy Piasta. Szkoda troszkę, że może Marcin nie zobaczył kolegi z drużyny, natomiast też ledwo co przejął piłkę, był już nastawiony na oddanie strzału i też dobra decyzja, że mamy dalej piłkę po naszej stronie, jest rzut rożny. Dewódzki Grzywa, niecelne uderzenie, ale jeszcze będzie jeden rzut rożny. Piłka tam bowiem dotkła któregoś z zawodników. Tak, teraz przedzierał się Geppert, został sfaulowany przez Gustavo. Po jednym rzucie wolnym, oba zespoły mają na swoim koncie, znaczy po jednym faulu. I tym samym po jednym rzucie wolnym. Jurczak do Gepperta, nowy Jurczak. Znowu dobre. Chciałem powiedzieć dobre przejęcie Bugańskiego, ale nie udało się zawodnikowi Piasta i ręka Dewódzkiego nastrzelona wprawdzie, ale piłka zatrzymana. Jest okazja dla Pogoni, zmarnowana ta sytuacja, a była to naprawdę dobra okazja, aby
doprowadzić do remisu. A Geppert był tym zawodnikiem, który próbował przed chwileczką, znaczy strzelał, ale niecelnie. Przypomnijmy, że od 21 minuty, czyli pierwszej minuty drugiej połowy, Piast prowadzi z Pogonią 0-4 Szczecin 1-0 po bramce Przemysława Dewódzkiego. Teraz poszedł Dewódzki odpocząć chwilę i Lukas walczy tam przy linii bocznej boiska. Dwóch zawodników, jednego naciskało, nie stracił piłki, jest out. Cała czwórka, widzę, się wymieniła. Tak, tak. No. Tak dość regularnie te zmiany następują, koło po dwóch minutach. O, było to niezłe zagranie, ale jednak ciut za mocne i Zbigniew Mirga tej piłki nie opanował. Troszeczkę chaosu teraz przy tym powrocie. Powiem tak, zmiany może są regularne, natomiast te czwórki, tak widzę, co chwilę jakieś rotacje w tych czwórkach następują. I rzut wolny, bo na przykład w pierwszej połowie, pamiętam, w drugiej czwórce przy pierwszej zmianie widziałem Krzysia Piskorza, teraz już go nie widzę. Nie, nie, tak, Mirga jest za niego. Może tak Zibi, tak mówią na Zbyszczka, Mirgę, wołają koledzy z drużyny, ma bardziej takie defensywne tutaj nastawienie, być może to też, a Krzysiu Piskorz znowu jest zawodnikiem ofensywnym, więc może to zmiana teraz troszeczkę taktyki, no, prowadzi Piast 1-0, więc nie stracić gola, a strzelić. No i już trzeci fał portowcy załapali bardzo szybko. Bardzo dobre zachowanie też Michała Grecza. Poczuł ręce na plecach. Został sam gdzieś z tyłu osamotniony, więc dobra decyzja o to, aby ten fał wymusić. I rzeczywiście po niespełna 4 minutach gry 3 faule na koncie portowców. No, nie wiadomo, czy teraz nie powinno być odłożonego faulu. Lukas był przewracany. No! I troszeczkę tak, nieporozumienia. Dobrze, że to nie było w bramkę. No. To prawda. Michał tutaj. Jeszcze Michał się chyba zagapił. Nie właśnie. Spodziewał się tego podania. No ale uszą trenerzy swoich zawodników, że jak podajesz, to nigdy, staraj się przynajmniej nigdy nie światło bramki, bo zawsze bramkarz może popełnić błąd. Zresztą pamiętamy chyba mecz Polaków i Artur Boruc, którego ostatnio żegnaliśmy. Tak, na Śląski, jak puścił gola, bo mu bramka strzelił z drużyny przeciwnej. Nie, 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 nie mówię o tym, bo to chyba wtedy był Kuszczak, a mecz z Irlandią, gdzie było takie klepowisko, że nie pamiętam kto, możliwe, że Waków podał w kierunku Artura przed własnej połowy i piłka na kępce trawy gdzieś tam nad nogą Artura Boruca, ale no już nieważne, to o tym zapominamy, natomiast po tym meczu bardzo często właśnie słyszałem, że wielu trenerów naciskało na zawodników i dawało jasne wskazówki, aby starali się, jak już podają piłkę do bramkarza, to gdzieś tam poza światło bramki. Lukas i faulowany powinien być. No, to jest, wszedł bardzo odważnie, więc no i kolejna kapitalna interwencja Michała Widucha. Nie wiem, czy sędziowie, no trudno mi oceniać. Aż tak się dobrze nie znam. Niewątpliwie został z równowagi Lukas wyprowadzony, przewrócił się. A mimo to arbitrzy pozwolili na to, aby Pogoń kontynuowała grę. I z tego zrodziła się sytuacja bramkowa, 100% w zasadzie. Tylko dzięki postawie Michała Widucha Piast nie remisuje. Ale najlepiej odpowiedzieć na taką sytuację drugim golem. Wtedy by się to już troszeczkę zmieniło, już mocno zmieniło obraz gry, bo 2-0 prowadząc to jest Szadurski. No, piłka autowa oczywiście dla Pogoni, ale źle wykonane i Lukas teraz sam próbuje indywidualnie, nie pierwsza tego akcja, ale zobacz, aż dwóch zawodników za każdym razem do niego doskakuje. Nie ma rzutu różnego. O, to jestem przekonany, że to jest błąd sędziego. Gdzieś tam mógł nie zwrócić uwagi, ale na pewno ten rzut różny powinien być. Ale zobacz, jak teraz Piast agresywnie, już na połowie rywala atakują. Już zmuszają do tego, żeby
łatwe, by popełnić błąd. To. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I to się właśnie kończy. I też myślę, że jednym z pomysłów trenera właśnie, jeżeli chodzi o rotację w naszych czwórkach, to między innymi to, aby cały czas te czwórki były świeże, gdzieś tam zawodnicy nawet w samych czwórkach się wymieniają, mają więcej czasu na odpoczynek i tak przypuszczałem, że gdzieś jednym z kluczy do dzisiejszego zwycięstwa będzie właśnie ta ilość zawodników po stronie Piasta i ciągłe rotacje i ciągły ruch. No ile też mogą zawodnicy ze Szczecina jeszcze po takiej podróży, tak? Ile mogą biegać za piłką albo uciekać przed zawodnikami Piasta, którzy naprawdę bardzo wysoko, zresztą... Co? Dlaczego nie ma gola? Prawdopodobnie zagranie ręką, tak? Prawdopodobnie zagranie ręką. Ale nie będę komentował tej decyzji, ponieważ nie, powiem szczerze, nie patrzyłem w tym czasie na Marka, tylko już szukałem Przemka do... Uwaga, no na pewno był gwizdek, zanim Przemek Dewódzki umieścił piłkę w bramce, więc tu nie ma dyskusji, że decyzja, ależ teraz pięknie to zrobił. Bardzo ładnie, naprawdę i zwiódł obrońcę, super zszedł na lewą nogę, mocne uderzenie pod poprzeczkę. Bramkarz na refleksie, świetna interwencja. Zresztą, przepraszam jeszcze tylko, ten wynik 1-0 nie do końca jest przypadkowy. Uważam, że dzisiaj bardzo dobre zawody rozgrywają obaj bramkarze, zarówno Michał, jak i Daniel. Nie można nic zarzucić, na pewno Danielowi nie można zarzucić utraty tej pierwszej bramki, zwłaszcza, że wtedy wychodził do innego zawodnika. Michał też dzisiaj świetnie się spisuje, stąd też możliwe, że ten wynik 1-0 się utrzymuje na tablicy. No ja myślę, że bramki padną, że tutaj jednak ta konsekwencja, proszę teraz, grzywa przyjęcie piłki, Dewódzki. Aj, szkoda, że Marka nie zobaczył, tak. Tak, tyłem stał do Bugańskiego, ale jest, proszę, co teraz zrobił Dewódzki, no. To zaczarował niczym Messi tam zawodników Pogoni, po takim czymś można się zniechęcić, przejęcie piłki przez Bugańskiego, znowu kolejna akcja, teraz Bugański chce w stylu Dewódzkiego, no ale Marek jeszcze nie ten etap rozwoju futsalowego, więc trzeba było tutaj w tym momencie podać, niemniej jednak. Wszyscy brawo. Mówią o Przemku, Messi, ja tak powiem szczerze, nie kojarzę tego zawodnika jak Messi, ale powiem szczerze, że troszeczkę jak Cristiano Ronaldo, także tutaj też mi podpowiada nasz techniczny, że też tutaj fan Realu Madryt, trener Kamil. Musimy od razu reagować na takie porównania, że jednak... No, co Messi wzięło się z tego, że tak Zbigniew Boniek określił, oglądając mecz reprezentacji Polski na żywo. Był właśnie tam jeszcze leciutki przytyk do Przemka, co do jego postury, tak, ale wszyscy chyba wiemy, że z ust prezesa Bońka to naprawdę był bardzo życzliwy komentarz i myślę, że Przemek był naprawdę dumny z tego, że gdzieś tam został zauważony przez, no bądź co bądź, jedną z najważniejszych osób w polskiej piłce nożnej. Na pewno Messiego nie różni go tylko postura, ale także fryzura. Tak. Oj. No, swojego trafił teraz, ale no proszę, i Dewódzki nie tylko w ataku, ale w obronie. Ile on tych piłek przyjmuje, ile on atakuje, proszę, wypracowała akcja! Naprawdę super akcja. Nie, to co powiedziałeś, Grzesiu, to jest naprawdę kwestia czasu i... Piastrzej drugiego gola chyba. Ten worek bramek musi się posypać. No ale też chyba coraz bardziej otwarta Pogoń, coraz bardziej zdeterminowana i proszę... O, byłem bardzo ciekawy, jak sędzia się zachowa, zwłaszcza, że bardzo podobna sytuacja do... Żółta kartka dla Mirgi, za co? Za... Prawdopodobnie za kwestionowanie decyzji sędziego. Chociaż kto ma kwestionować decyzję sędziego, jak nie kapitan? Natomiast, no, powiem, bliźniacza sytuacja do tego, jak czasami jest traktowany między innymi Lukas i jeżeli sędziowie gdzieś pozwalają na takie troszeczkę ostrzejsze zagrania na tutaj Brazylijczykach w gliwickiej drużynie, to spodziewałbym się jakiejś tam konsekwencji, chociaż powiem szczerze, ta interwencja, no nie było takiego przekonania w decyzji sędziego, gdzieś tam spojrzeli na siebie. Troszeczkę ten gwizdek zadrgał w ustach, czy na pewno będą gwizdać, ale no nic, no czasu nie cofniemy. Czwarty faul po stronie Piasta, także się
odwróciła sytuacja. I jest bramka wyrównująca. No, i jeszcze, żeby tego było mało, to... Artur Jurczak, autorem tego gola, wykorzystał rzut wolny, uderzył mocno, piłka, jeszcze tam był chyba rekoszyt, więc, ale zapisujemy to bramkę Jurczakowi. Gdzieś chyba pod nogami Michała. No i mamy 1-1 w 28 minucie spotkania. Gol troszeczkę niespodziewany dla Pogoni, ale... Spodziewaliśmy się większej ilości bramek, ale... Po stronie Piasta, no z czasów zakończenia tutaj chyba teraz w drużynie gospodarzy będzie sporo sportowej złości, bo... I faul naszym zdaniem wątpliwy i wcześniej nie te gwizdane faule na Lukasie, ale sędziowie, jak widać, mogą mieć wpływ na losy meczu. Choćby w ten sposób. Muszą się teraz zawodnicy Piasta mocniej postarać. Trudno jednak Gliwiczanom zarzucić chęci i... Ach, Szadurski. Takie trochę za mocne zagranie do Grecza. Ale cały czas, proszę zobacz, że tu jest nacisk, tu jest pressing już pod polem karnym rywala. I że tą piłkę się jakoś tam uda wyłuskać. Trzeba szybko wracać, bo przy takim pressingu, no to jednak i dużo sił i rywal może szybko kontrę wyprowadzić. Mają zawodnicy Pogoni naprawdę dobrych zawodników w swoim składzie, bo czy Jakubiak, czy Geppert, czy Jurczak, no to są piłkarze futsaliści znani od kilku już ładnych lat biegających po parkietach i potrafiący zrobić różnicę na boisku. A z Pogonią w zeszłym sezonie Piastowi grało się dosyć łatwo, bo w rundzie zasadniczej były dwie wygrane i na wyjeździe, i w Gliwicach. Dopiero potem Piast przegrał już w tej rundzie finałowej z Pogonią w Szczecinie, ale to już taki był mecz w zasadzie o przysłowiową pietruszkę, bo wiadomo było, że zespoły zajmą piąte bądź szóste miejsce w tabeli, to nie miało większego znaczenia na koniec sezonu bez tego. No i teraz Grecz traci piłkę, ale tylko na chwilę walka. No dużo jest tej walki w parterze, no aut był zdecydowanie. Sędzia blisko całej sytuacji. Mirga, Grecz. Lukas traci piłkę, ale tylko na chwilę, jest dobra sekuracja. No i teraz właśnie pograć trochę tą futsalówką, pogonić tych zawodników, pogoni, żeby... Zmęczyli się coraz bardziej. No, Zibi, będzie przejęcie jeszcze przez Lukasa, ale mieszali się. Widać, że tych dobrze tutaj, dobrze rozpracowany jest Piast, tak mi się wydaje, że tych technicznych zawodników podwajane jest krycie, gdy oni mają piłkę. O, już będzie rzut rożny. Nirga będzie wykonać ten stały fragment gry. Zawodnicy Pogoni ustawieni. Ach, takie zagranie. Ale groźne są takie strzelenia. Pole karne. Trener Pogoni poprosił o czas. Tak, pytanie, czy chce coś tutaj rozrysować zawodnikom, czy przypadkiem nie chodzi tutaj o minutę odpoczynku. To jest ważne, tak jest. Każdy oddech teraz w tej sytuacji. Bo tak naprawdę mamy już połowę drugiej połowy i gdzieś mogło być to zaplanowane, aby po 10 minutach gry wziąć minutę na oddech. Zwłaszcza, że podkreślamy, że dzisiaj Pogoń gra tak naprawdę z 7 zawodnikami w polu, więc mogą już odczuwać swoje pierwsze trudy zmęczenia, tak? Dokładnie. Być może właśnie to chce wykorzystać Klaudiusz Hirsch, stosując taki pressing, jeszcze bardziej zmęczyć rywala. A trener Piasta, no, grał 9 do tej pory zawodników. Nie pojawili się jeszcze na parkiecie Michał Dubiel, Jariech Mnochy, no i oczywiście bramkarze rezerwowi. Nie ma takiej potrzeby, żeby zmieniać tutaj. Jakby dwóch jeszcze świeżych całkowicie zawodników ma w odwodzie trener Piasta. Obaj zawodnicy już zadebiutowali, natomiast tak jak jeszcze w przypadku Ariela,
widziałem dość sporą ilość minut na parkiecie. Tak, jeżeli już chodzi o Michała, to... O, czyżby? Nie, faul, rzut wolny, czy tam zderzenie głowami było? Zobaczmy, tak, jest tak. Czwarty faul, także... Wyrównało się ta statystyka pod to dobrze, to dobrze na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o Michała, muszę powiedzieć, że chyba kojarzę jego debiut na boiskach futsal ekstraklasy. Tak, tak. Nie wiem, czy nie w Toruniu, ale była to dosłownie ostatnia minuta tego meczu w Toruniu, który już wówczas był... historią, zanim tak, się skończył. Tak, już chyba był przegrany niestety. Natomiast wtedy kojarzę właśnie debiut Michała na tą ostatnią minutę. Tak, mimo wszystko nie spodziewałbym się dzisiaj, że zadebiutuje, przepraszam, zadebiutuje, że wyjdzie na boisko. Wyjdzie na boisko. Ale jeżeli chodzi o Ariela, to... To ma być taki czarny koń, chociaż to Ariel... może tak być. Mnochy na początku był w jednej z podstawowych czwórek. Potem uraz, jakby wyrzucił go z tego składu. Nawet gdzieś mi się... Gdzieś widziałem statystyki odnośnie naszych sparingów, ale... Dewódzki, przejęcie piłki. Odnośnie goli na sparingach, tak? To nie wiem, czy tam Ariel nie był tak, w czołówce, o ile był nie... najlepszy. Czy najlepszym strzelcem, tak, podczas sparingów. W lidze też ma dwie bramki już. No, to tylko pokazuje, to... Że to jest zawodnik, który potrafi gole strzelać na pewno. A już to przeczytali to za zawodnicy Pogoni, już po raz któryś próbowaliśmy tego samego rozwiązania. Ale teraz jest okazja do tego, żeby wyjść z kontratakiem. Jest Dewódzki. Ależ to było zagranie dobre, ale jest nie tam Brazylijczyk. Źle był ustawiony. Nie miał możliwości, żeby się obrócić i strzelić. Ustawia tutaj trener Klaudiusz Hirsch swoich podopiecznych inaczej. Trener nie pozwala jednak wznowić gry. No i sędzia raczej. 4 sekundy. Mają zawodnicy na to, aby zacząć. Marcin Grzywa. A to co mówiłeś, Łukasz Cymański, nie wiem, czy tutaj nie... w takiej nieformalnej roli trenera. Gdzieś cały czas podpowiada zawodnikom, swoim kolegom z drużyny. Żyje tutaj na ławce. Tak, tak. Skoro ma okazję oglądać ten mecz bez konieczności grania, czyli bez zmęczenia fizycznego, to może trzeźwo oceniać i sytuację. Teraz Piasno zamyka, próbuje zamknąć Pogoń, ale tam nie ma miejsca na to, aby zmieścić tą piłkę w bramce, a próbował Gustavo. No i teraz wyrzut piłki. Szybkie. Ale otworzył nam się troszeczkę mecz. Tak, widać, że już Pogoń nie jest w stanie tak długo przetrzymywać piłkę. Tak, indywidualne zmiany już w Pogoni. 8 minut do końca. To może być rzeczywiście czynnik decydujący, ale też nie należy go przeceniać, bo można się nadziać na kontrę albo popełnić właśnie taki... No nie było teraz faulu, czysto Dewódzki zatrzymał piłkę, tak przynajmniej mi się wydaje. Zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś... Ale nie wskazywał sędzia, żeby było odroczone. Obudzili się też nasi kibice. Bardzo dobrze. Bardzo dobry moment, żeby jeszcze podgrzać do walki. No i proszę, rzut rożny wywalczony przez Michała Widucha. Trzeba któryś z tych stałych fragmentów gry. Dobrze by było przynajmniej, żeby któryś z tych stałych fragmentów gry został wykorzystywany. Korzystany. Cypiasta, Bogański. Łukasz, Przemek, Michał. Marek, no, jak to rozegrają? No takim strzałem nie da się pokonać, ale widzimy, że to jest już zupełnie, że to jest pomieszana czwórka. Takiego rozwiązania teraz próbuje trener Piasta. No i zobaczymy, jak stałym fragmentem gry odpowiedzą. Portowcy, no Pogoń, to jest jednak zagrożenie. Ale wykonanie, zakończenie tego rzutu różnego
Trochę nerwowy ten wyrzut. Tak, gdzieś tam. Jest to element futsalowej gry. O, faul piąty. Ale... Dla kogo? No właśnie, sędzia pokazał, że to Lukas faulował. Jak? W jaki sposób? Powiem szczerze. A, jednak. Jednak z drugą stronę zmiana oczywiście. Decyzji, tak. Był zdziwiony, a bo Lukas, Lukas tak, nie jest w stanie nawet przekazać sędziemu uwag, bo nie mówi po polsku. Tak. Więc... To prawda, ale nie, no przez moment byłem lekko zdziwiony, bo się zastanawiałem, jak technicznie był w stanie faulować. Stojąc tyłem do zawodnika, tak, tak właśnie. Ale dobrze, już. No, piąty faul to... Na 7 minut przed końcem. Dewucki. Nawet... A żeby tylko właśnie Przemek nie faulował. Właśnie zachował się w ostatniej chwili, tą nogę wyciągnął, ale proszę, to jest niebezpieczna kontra pogoni jednak. Dobrze, Michał, że próbuje, tylko niech już spróbuje podać komuś, no, bo się robi niebezpiecznie. 4 sekundy, tak? Nie wolno, tak. No, tutaj trener Klaudusz zdziwiony, że tych 4 sekund chyba nie było. Natomiast już... No, zażegnane niebezpieczeństwo. To i tak, to jest najważniejsze. To i tak jest najmniejszy wymiar kary, bo jak już zobaczyłem dwóch zawodników koło Michała, uwaga, to może lepiej, że sędzia to gwiznął. Za bardzo chciał Michał w tym momencie. Sebastian, super odegranie, bardzo dobrze. A, no. Świetna akcja naprawdę zawodników. Pytanie, czy to był strzał za lekki, czy taka kapitalna interwencja? No ja znowu będę się upierał, że dzisiaj mecz stoi na tak wysokim poziomie, że po raz kolejny pochwaliłbym całą trójkę, zarówno podanie Sebastiana, jak i podłączenie się do akcji Michała. Tak naprawdę no, strzelił dobrze, tak? Ale też świetnie spisuje się bramkarz. Świetnie, no. Raz, dwa, raz. Tym razem inna metoda wyrzutu. Skuteczna. Bardziej skuteczna. Na pewno faulu nie ma, powinien być rzut rożny, oczywiście. I znowu inna czwórka przy rzucie rożnym. Tym razem wybijać będzie popularny Zibi, który zastąpił Marka, tak jak powiedziałem. Indywidualne zmiany również w zespole Piasta. Tych rozwiązań mają Gliwiczanie dużo, jeśli chodzi o rzuty rożne. Ale kolejny mecz z cyklu thrillerów w wykonaniu Piasta. Ależ to było blisko. To naprawdę ile? 10-20 centymetrów. Natomiast nie wiem, czy Rzyściu zauważyłeś, ale jakby tak przeanalizując wszystkie mecze od początku sezonu, to ilość thrillerów w wykonaniu Piasta Gliwice jest co najmniej wysoka. Pamiętam, że może ten mecz z Białymstokiem, który wcale nie był łatwy, ale powiedzmy ten wynik w pewnym momencie dawał już spokój, tak? Bo jak już widzieliśmy na tablicy 4-0, to... A tak, pozostałe mecze... Jach, teraz... Większość tych meczów walka do samego końca. I nie inaczej będzie, widzę dzisiaj. Wiesz, może to jest, może tak celowo to robią zawodnicy Piasta, żeby kibiców przeciągnąć, przytrzymać do końca. Jak widać, metoda jest bardzo skuteczna. Sekund, żeby nikt nie miał tutaj fantazji wychodzić wcześniej. No nie, dla kibiców, jeżeli to się kończy happy end, to bardzo dobrze. Natomiast 1-1, no to i oby tak wszystko, się skończyło. Wszystko się może tu jeszcze zdarzyć. No jedyna sytuacja, żeby obie drużyny zachowały status niepokonanego od kilku kolejek, to jest właśnie ten remis, natomiast... O, Mnochy, widzimy Ariela Mnochego z numerem 9, pojawił się po raz pierwszy. Teraz kontra, Geppert, uwaga! Ależ kapitalna świetnie interwencja. Świetnie Zibi, to jest właśnie to doświadczenie. Bez faulu, czyste wybicie na aut, tak, zatrzymany. Tak, było niebezpiecznie, był rozpędzony Mateusz i wiemy, że potrafi takie sytuacje kończyć zdobyczą bramkową. Natomiast Zibi tutaj zimna krew do samego końca i tylko rzut z autu dla zawodników ze Szczecina. Teraz i znowu Ariel. No, uciekła piłka, ale oby się takimi sytuacjami tutaj za długo ich nie roztrząsał u siebie w głowie, bo wiemy, że ten zawodnik ma pewne umiejętności piłkarskie i... No, musi się rozgrzać na pewno chłopak, bo dopiero co zameldował się na parkiecie. A tutaj
przy tej hali jest taka mała możliwość dziś biegania sobie za bramką i rozgrzewania się. To specyfika hal futsalowych. Szadurski. No, Pogoń ustawiona teraz. O, no, to tym nie razem było. Piłka uciekła. Ale walczyć trzeba do końca, tak? Właśnie to robi teraz Lukasowi. Aut dla Pogoni. Niespełna 4,5 minuty do końca tego pojedynku zatrzymywanego czasu gry. To jest około zazwyczaj 10 realnego, w zależności jak się będzie wszystko toczyć. Naprawdę, na futsal to sporo czasu, aby przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść, ale też trzeba uważać, żeby gola nie stracić. Bo widzimy, że to jest naprawdę dwa wyrównane zespoły. Kto strzeli gola, może już tym zakończyć. Tak, tak. Też jeżeli... Jeżeli miałbym obstawiać, to z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że strzelec następnej bramki... A właśnie to było blisko. Już wstrzymałem przez moment to, co chciałem powiedzieć. A uderzał Fernandez. Tak, ale powiedzmy to sobie wprost, niespełna 4 minuty i drużyna, która może teraz strzelić gola, to bardzo znacząco przybliży się do zwycięstwa tak. W tym meczu. A przed chwilą zdecydowanie bliżej zawodnicy Szczecina. No to też było niebezpieczne, mogło to zaskoczyć Widucha, bo on pilnował drugiej strony bramki i był na wykroku, ale futsalówka minęła. No i proszę, jednak Pogoń nie opada tak mocno sił, jednak bronią cały czas wysoko, nawet już tu przeszkadzają zawodnikom Piasta w rozegraniu piłki. No Przemek będzie pewnie brał jeden na jeden, no teraz chyba trzeba... Ale że dostrzegł tam Marcina, to jestem pod wrażeniem. I teraz musi Dewódzki wziąć na siebie ciężar tej gry, no to było za mało, ale... Bo tu chodzi o to, żeby złapać faul, jest kontra, jest dwóch na jeden. No zachował się egoistycznie, myślę teraz Jakub, jakby miał kolegę. I dobrze dla Piasta, że próbował do końca sam. Właśnie, a miał przed sobą i zawodnika broniącego, i jeszcze bramkarza, a tam był niepilnowany, no ale to widzimy, że jednak Pogoń nie opadła z sił, że oni mają jeszcze ochotę do biegania i do gry. Znowu dyskusja z sędzią, tak ja zawsze gdzieś tam dopatruję się w takich sytuacjach troszeczkę nutki taktyki. Tak, tak, zyskać na czasie. Oczywiście, że tak, że... Szczególnie, że dyskutuje grający trener, więc... Dokładnie, więc doskonale wie, co robi, wdając się w tę dyskusję. Nawet może jakieś potencjalnie kosztem żółtej kartki, ale da chwilę wytchnienia swoim zawodnikom. No i wybije z rytmu drużynę przeciwną. No, teraz... Aut dla Piasta. Tak jest, ta piłka musi chodzić szybciej, jeśli coś tu mają zrobić Gliwiczanie. Musi też może właśnie Dewódzki próbować takich akcji jeden na jeden, aby wykorzystać tą sytuację, że... Powiem tak, w meczu z Katowicami przy wyniku 2-2, przy remisie, trener Klaudiusz postanowił zagrać z przewagą. Jestem ciekawy, ale pytanie, czy gdyby miał zagrać z przewagą, to pewnie już by zagrał, więc czyżby remis z Pogonią cenniejszy niż remis z Katowicami? No, biorąc pod uwagę miejsca w tabeli i ostatnie wyniki Pogoni i Katowic, to tak. Ale mamy przerwę na żądanie trenera Piasta, więc niewykluczone, że za chwileczkę będziemy oglądali Gliwiczan grających właśnie z lotnym bramkarzem. Tutaj patrzę, czy wśród zawodników któryś... Zazwyczaj Dewódzki się w tą tak, rolę. Tak, ale nie, chyba jednak... Chyba jednak do końca klasycznie będziemy rozgrywali akcję. No, dodajmy, że Piast teraz rozgrywa 3 mecze przed własną publicznością już w niedzielę o godzinie 18:30 tutaj w tej hali jasnej. Przy ulicy Jasnej 31 Gliwiczanie podejmować będą Red Dragons z Pniewy. Serdecznie zapraszamy na ten mecz, a za tydzień
sezon za ponad tydzień, 1 grudnia w piątek o 20. No miejmy nadzieję, że hit jesieni w Gliwicach, mianowicie przyjeżdża tutaj Rekord Bielsko-Biała, to będzie mecz telewizyjny, będzie go można oglądać w Sportklubie. A także trzy spotkania u siebie, no w tych trzech spotkaniach trzeba by zdobyć jedne trochę tych punktów. No, oczywiście, że tak. Po cichu liczę, że z Rekordem Piast nie przegra. Ale to może zbyt optymistyczne jest, więc jeśli chodzi o Pogoń, jeśli chodzi o Red Dragons Pniewy, no to tutaj też jakaś zdobycz, no, solidna, punktowa by się przydała. Kto ma zatrzymać Rekord, jak nie najbardziej solidna defensywa w lidze, przynajmniej do tej pory. Piast dzisiaj nie stracił bramki z akcji, przynajmniej do tej pory. Ten gol padł ze stałego fragmentu gry, podobnie jak i miało to miejsce w Katowicach. No, wykorzystał Jakubiak. Sprytnie to zrobił, rzeczywiście, tak, to nie tak. Był celowy Przemek bałam. Zostawił nogę, Jakubiak to wykorzystał, doskonale wiedział, co robi. Wyrównał też stan meczu, jeżeli chodzi o faule. Także już teraz mecz mamy w 100% wyrównany, zarówno jeżeli chodzi o bramki, jak i popełnione przewinienia. No tak jak powiedziałeś, zawodnicy Piasta postarali się o to, żeby był dzisiaj kolejny thriller. Żebyś tu do końca trzymali nas w emocje. No a teraz Pogoń dość mądrze, bo stara się przetrzymywać piłkę, zyskują cenne sekundy. Myślę, że ich remis... Nie. Czyżby? Jednak przedłużony rzut karny. No to mamy. Szósty fał. Teraz wszystko w rękach i nogach Widucha. No. Jak to ta sytuacja się zmieniła, prawda? Jak ta sytuacja się zmieniła? Przed chwileczką to jeszcze Piast atakował, Piast stworzył okazję, Piast miał sytuacje bramkowe i miał, a Pogoń miała 5 przewinień na koncie, a tymczasem mamy przedłużony rzut karny dla drużyny z Wybrzeża, zachodniego Wybrzeża. Jeśli szukać jakiegokolwiek tutaj optymizmu w tej sytuacji, to jest to naprawdę duża szansa dla Michała, aby te trzy poprzednie stałe fragmenty gry poszły w zapomnienie. Daniel Maćkiewicz. I jak teraz obroni, to myślę, że nikt mu nie będzie wypominał tych rzutów wolnych. Psychologiczna gra jeszcze widzę. Oczywiście, że tak. Bardzo dobrze. Jeszcze tutaj próbuję sprawić, aby trochę zmarł nam Maćkiewicz przy próbie tego strzału. No, nie jest gol jeszcze. No, 50% tych bramek pada tak około z przedłużonych rzutów karnych. Naprawdę to jest... To nie jest łatwa sytuacja. Bardzo dobrze. Ale uwaga, to i koniec akcji. No i teraz powinien być faul na Bugańskim. No, chociaż powiem obiektywnie, że gdzieś tam obaj zawodnicy zahaczyli się i dobrze, że sędziowie w żaden sposób tutaj nie interweniowali, bo tak naprawdę w obie strony mogłaby ta ręka powędrować, więc może taki kompromis jest najbardziej sprawiedliwy. I to, co powiedziałem, dla Michała bardzo dobrze w takim razie się stało, że ten rzut karny przedłużony był i został obroniony i to też... No to teraz kolej, żeby Piast miał przedłużony rzut karny, żebyśmy sprawdzili, czy Daniel Szklarz jest podobny. Żeby jeszcze tylko Przemek się zrehabilitował za ostatni przedłużony rzut karny i wszystko wraca do normy i nasi reprezentanci. No, bardzo ładne zachowanie. Ale mimo wszystko piłka leciała się do bramki. Także... I jednak mamy to, co wywoływaliśmy. Tak. Mamy tutaj, gramy o pełną pulę. Także no, trzeba powiedzieć, że... Duża odwaga ze strony. Że kto przychodzi tutaj na halę na jasną, naprawdę nie może narzekać na brak emocji. No, nie wiem, co jeszcze można zrobić dla kibiców, żeby ten mecz był bardziej emocjonujący. No jeszcze właśnie brakowało nam tylko i wyłącznie tej gry w przewadze. Tak jest, Bugański. No i teraz minuta do końca tego spotkania. Grecz, Bugański, już obserwujemy to, co się dzieje na parkiecie tutaj hali przy ulicy Jasnej. To jest jedna z ostatnich akcji. Proszę, jest próba, jest Dewucki, jest, ale jest też okazja do tego, żeby zdobyć bramkę dla Pogoni. Niewykorzystana strzał. No, przez moment wstrzymałem oddech. Tak, komentarz też zawisnął w powietrzu, tak samo jak i ta piłka. Obserwowaliśmy tutaj z dużym niepokojem, gdzie futsalówka spadnie, czy do bramki, czy nad nią, i spadła nad nią. No, wycofuję już teraz
Klaudiusz Hirsch Przemka Dewódzkiego. Jednak gra chyba na 1-1, jednak jeszcze jedna z ostatnich. Ajajaj, troszeczkę. Prób. Uciekła piłka. No, to nie jest gra na czas, to jest po to, żeby zawodnicy mogli wrócić, bo wiemy, tu jest zatrzymywany czas, więc... 40 sekund do końca. No, trzeba tutaj też uznać Pogoń, że Pogoń to nie jest... Nie przypadkiem wygrała te trzy ostatnie mecze ta drużyna. Tak. Wyrównany rywal zawiesił Piastowi wysoką poprzeczkę. Myślę, że... Ale mecz jeszcze nie skończył. No, ostatnie 15 ale sekund. Ale nawet jeżeli mecz... Ale... Jeszcze Lukas? Ach, też była symulowana sytuacja. Tak, tak. To, no, trzeba, nie, to trzeba tutaj powiedzieć uczciwie, że... Niedotkany był. Że gdzieś tam próbował ten przedłużony rzut karny wymusić. Natomiast no, jeżeli ten mecz skończy się wynikiem 1-1, to jest to na pewno uczciwy wynik. Chociaż jeszcze piłka meczowa po stronie. Jeszcze Dewódzki? Jeszcze? Tak. Koniec. Ostatni raz piłkę dotknął Daniel Szklasz. No, niedosyt, jeżeli chodzi o drużynę Piasta. Ma Przemek Dewódzki pretensje do sędziego. Ma też trener uwagi do sędziego. No, ale kończymy. Kończymy ten mecz remisem 1-1. Skoro takim wynikiem się zakończył, to uznajemy, że no jest sprawiedliwy wynik. Tak, jeżeli chodzi o przebieg meczu, trzeba powiedzieć uczciwie, że Pogoń postawiła wysoko poprzeczkę. Jest to wynik sprawiedliwy i żaden z zespołów nie może mieć pretensji do podziału punktów, ponieważ oba zespoły zaprezentowały wszystko to, co mają najlepsze w swoim repertuarze i nic, trzeba sobie ten punkt szanować, zwłaszcza, że jeszcze dwa mecze na własnym parkiecie przed nami. Tam jestem przekonany, że jakieś zdobycze punktowe na pewno zdobędziemy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Mecz dla Państwa komentowali Krzysztof Bochenek i Grzegorz Muzia.